Czyli to ostatnia trasa, drodzy Państwo? No dobrze, niech będzie. Wyjdziemy jeszcze jedną i będziemy kończyć. No w sumie trochę inaczej będziemy jechać. Albo dalej, nie wiem co. Ciekawe, czy ci chcą wsiąść? Chcą wsiąść. Dobrze myślałem z tym. Narzekają na moje opóźnienie. No dobrze, no jakoś tak dzisiaj trochę autobus, no niestety się opóźnił na innych przystankach. Na innych liniach, dobrze. Trochę przegubem zahaczyliśmy o krawężnik. Nie no, jest zdecydowanie za dużo w tym symulatorze, naprawdę. Już po prostu oczy od komputera, bo no wiecie, na takim dłuższym siedzeniu. No i tu kolejny błąd się wydarzył. Teraz mam czerwony, w czasie kiedy bym miał zielony. Ja nie mogę. Pętą mi przez to cały. Nie. No jakbym pojechał, tylko czas bym minął, ale. Masakra, jesteś o tyle opóźnieni, że to jest. Tyle opóźniony autobus, to tak jakby on w ogóle nie jechał. Dobra, my tu na ten ok jedziemy, czyli prosto, nie? 450. Skorzystałem z tego, że zielone było, dlatego tak, nie powiem, wydusiłem lekko. No dobrze, no ja tam akurat, no, się zatrzymałem, nie? Nawet wezwałem tą policję, straciłem czasu i wyskoczył błąd. Więc nie moja wina, że uciekłem z miejsca wypadku, bo ja policję wezwałem. A tym razem chyba jedyny jaki był wypadek, to ja spowodowałem. Przez to, że no, ludzie mnie zirytowali. No i to no. Tylko symulator. Pamiętajcie. Pamiętajcie, że to co się dzieje w symulatorze, to w realu nie ma żadnego miejsca. Uwarunkowania, nie? Chyba, że mówimy no, na przykład o takim X-Plane, nie? Gdzie no, naprawdę jest wszystko bardzo mocno realistycznie oddane. To wtedy co innego. Wtedy właśnie możemy mówić o bardzo mocnym oddaniu realiów. A nie tak jak tutaj, że kierowcy zachowują się, jak się zachowują. Wszystko się dzieje tak, jak się dzieje po swojemu, a nie tak, jak powinno.
No, nie jest to tak dopracowane, jak nie miało wyglądać. Tym to już zaczyna zwalniać, jakby nie wiem co. Dobra, jeć. Normalnie wyciskam z tej hybrydy ostatnie soki już. No widzicie, a ja już tego tutaj nadgoniłem. To jedzie jakby chciała, nie mógł. Pięćdziesiątką nie potrafił się poruszyć. A bo my tu mamy na Hauptbahnhof zjechać. Dobrze, więc jedziemy. Tutaj już nie pamiętam na którym to, ale... Dobrze, miło mi. Dobrze, ci co mają wysiąść, to wysiadają, ci co mają wsiąść, to siadają, niech ci tam spod tej drugiej drzwi sobie na spokojnie wsiądą. Okej, i lecimy dalej. Okej. I 450 tutaj. Będzie jedzie tu prosto. Jedź. Dobra, i my tu mamy czerwone, więc... No, w ogóle silnik elektryczny nam nie zwraca, ten spalinowy nam nie zwraca przez... No i się aż przejęzyczam, drodzy państwo, naprawdę.
Dawno nie robiłem transmisji 2 godzin. Chyba, że Airport CEO to był ostatni, chodzi, ale... Ile to czasu było temu, Airport CEO? Jeszcze w Airport CEO się człowiek... tak nie zirytował. W ogóle tak nie musi mieć aż takiego skupienia jak to do opcji. To ciągle gdzieś samochód, to ciągle gdzieś jednak coś cały czas na bieżąco, trzeba wszystko kontrolować, a w Airport CEO wszystko latało po swojemu, tylko trzeba było budować. A, bo 450 się tu nie zatrzymuje, super, dobrze wiedzieć. Ten tu co na czerwonym stoi zawsze. To już jest zielone, więc... O, nawet nakładki ze Steama mojego widzicie. Tutaj też się nie zatrzymujemy. Tu ustąp nic nie jechało. Znowu, że dźwięk był, jakbym w coś nie wiadomo jak mocno uderzył. A tu jednokierunkowa, ale nic. Nie jedzie. Narzekają na opóźnienie, to nie narzekają. Dobrze, my na te OB tu jedziemy. Czyli w prawo. W sumie na tej mapie jeszcze nie jeździłem nocnymi autobusami. Ciekawe by to było doświadczenie, myślę. Co tu się wydarzyło? Już tego, że miałem problem tu z wyjechaniem pod tą górę. Chociaż nie powinienem mieć takiego. A tu już jest ten mostek. No, już wiem, gdzie my jesteśmy, nie? Gdzie jest ta zwężka? Nie, my tu chyba już kiedyś byliśmy na odcinku, chyba ostatnim nawet, z mapy Elemental. Znaczy na ostatnim Najwonle. Odcinku nie, ale na ostatnim Najwonle właśnie tu byliśmy. No tu mi się ten przystanek podoba, tak zwierawnie tu jest umiejscowiony. No teraz idealny rozruch wyszedł. Tu jakieś przecinki, bo tutaj te pociągi jeżdżą właśnie. I ostatnio na tym mieliśmy crash opcji, nie? Właśnie tutaj, na tych pociągach. No jakieś przycinki, no ja nie mogę. Chyba co za dużo, to niezdrowo, już nawet omcji się nie chce działać.
Widzicie, co tu się dzieje? Jakieś niewyobrażalne rzeczy, które w ogóle nie powinny mieć. Mieć miejsca. A teraz to na pewno mają kierownicę słyszeć, jak on dostaje. Halo, panie autobus. Halo. Dawno tego nie było, nie? O, prowadzę tak tragicznie, że pasażerowie chcą wyśmieć. No niemożliwe. Ciekawe, czemu chcą wyśmieć? Przez to, że ja źle prowadzę, czy przez to, że... Przez to, że nie wiem, autobus... Czyżby to miało być już zakończenie tego live'a odcinka, czy co? No, wybaczcie. Ale musiałem tu zrobić zrzut ekranu. By się nie zrobi. Bo w klawisz nie trafiłem, nie? Ja ten się zrobił i wygląda jakże super. Nie wiem, dojedziemy gdzieś, jakiś... O, dojedziemy gdzieś, czy nie dojedziemy? Ja nie chcę się wracać z powrotem. Nie no, dobra, nie ma to najmniejszego sensu. Dobrze, w tym najwątło odcinku... Tyle najwątło odcinku to było na tyle, więc komentujcie, subskrybujcie, ja się z wami żegnam. I do zobaczenia, na razie, cześć, pa pa.